jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie, Jacek Krzyżanowski moim gościem, dzień dobry. Witam serdecznie. Powrót do przeszłości, jak to jest być mechanikiem MIG-ów 20? No, dość ciekawe przeżycie jeszcze z lat młodości, kiedy byłem w wojsku. Naprawiałem po prostu, dbałem o to, żeby te samoloty latały. Byłem elektrykiem pokładowym. Taki drobny jeszcze może epizod, który wiąże mi się mile z tym okresem, to, że udało mi się poznać wówczas chyba w randze, jeśli dobrze pamiętam, pułkownika pana Hermaszewskiego. Więc i to jeszcze osobiście, akurat byłem w kantynie, gdzie była impreza kelnerem, więc takie małe, drobne przeżycie, które pamiętam tak akurat do dzisiaj. Tworzysz teraz inwestycyjny Green Valley. Co to jest? Tak. No to jest jak każdy inny fundusz. No, podejrzewam, że większość słuchających wie, na czym polega fundusz, jak funkcjonuje fundusz. Ten jest troszeczkę odmienny. Jest on stworzony w nowej formule, która od niedawna, dokładnie od 2 lat, zaczęła funkcjonować w polskim prawie, przede wszystkim na rynku finansowym. Dokładnie rzecz biorąc, jest to spółka alternatywna, spółka inwestycyjna, taka jest pełna nazwa podmiotu, plus nazwa, czyli Green Valley, alternatywna spółka inwestycyjna, spółka akcyjna. Fundusz alternatywny, którym zarządzam, który generalnie został stworzony przede wszystkim po to, żeby dokonywać inwestycji na rynku kapitałowym. No i przede wszystkim to jest chyba największą cechą tego funduszu, żeby to był fundusz, że jest to fundusz skierowany tylko i wyłącznie na inwestycje związane z rynkiem OZE, tak zwane zielone inwestycje. Ale wróćmy na chwilę do przeszłości, bo ja uważam, że wszystko, co się w życiu robi, powoduje, że teraz w miejscu, w którym jesteśmy, jesteśmy dlatego, że mamy doświadczenie i robiliśmy różnego rodzaju rzeczy. Ty lubisz nowe technologie, a zaczęło się od komputerów. No, zaczęło się od komputerów. To była moja pierwsza praca. Składałem bodajże, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze komputery typu XT, więc pierwsze komputery oparte na obecnych systemie Microsoftowym. Ta technologia komputerowa na pewno do dzisiaj jest dla mnie ważna z tego względu, że radzę sobie z wieloma rzeczami, wieloma kwestii oprogramowania nawet, czy tworzenia stron. Jestem w stanie wiele rzeczy samodzielnie zrobić, no ale też daje mi to pewien, mam nadzieję, przewagę negocjacyjną na przykład z informatykami, którzy żądają bardzo dużych pieniędzy niejednokrotnie za tego typu usługi. No to teraz trochę o tej energii zielonej. Dlaczego właśnie energią zieloną się zająłeś? Dlaczego energią zieloną? No generalnie nie jest mi obojętne to co się dzieje z ziemią, że tak powiem, ogólnie rzecz biorąc oczywiście. Zawsze byłem jakimś tam w pewnym sensie fanem rozwiązań energooszczędnych. Już nawet kiedy budowałem własny dom 20 lat temu, to starałem się znaleźć materiały jak najbardziej energooszczędne. No teraz oczywiście jest to też spowodowane tym, że współpracuję z firmą Inwesdeco S.A. W związku z tym bardziej i głębiej musiałem się wdrożyć w te technologie. No i poznając je, można powiedzieć, od kuchni, stałem się ich, można powiedzieć, jeszcze większym fanem. No bo widać, co te technologie, inżynieria środowiska przede wszystkim, może nam jako użytkowników, że tak powiem, ziemi przynieść korzystanie. To porozmawiajmy chwilę w Twoim funduszu. Kto może zainwestować w ten fundusz? W zasadzie każdy. Nie ma żadnych ograniczeń. Tak jak każdy inny fundusz znajdujący się na rynku polskim, otwarty, zamknięty. To są takie nazwy potoczne dla funduszy inwestycyjnych. Tak samo nasz alternatywny fundusz inwestycyjny jest funduszem przeznaczonym do inwestowania na rynku publicznym dla osób indywidualnych i osób instytucjonalnych. W zasadzie żadna różnica, jeśli chodzi o przystąpienie do funduszu. Następuje ono przez wpłatę środków finansowych. Jedyna taka może drobna różnica i korzyść, myślę, że nie mamy ograniczeń związanych z pierwszym przystąpieniem do funduszu, które w wielu przypadkach osób indywidualnych no, ograniczają ich możliwość dostępu do tego typu funduszy, bo jest to 40 tysięcy euro. U nas takiego ograniczenia nie ma. W co zamierza inwestować fundusz? Przede wszystkim rozwiązania związane z odzyskiem energii. Tutaj dokładnie rzecz biorąc w odzyskiwanie energii z odpadów.
recykling. To są główne tematy, które według nowych ustaleń Komisji Europejskiej są bardzo priorytetowymi rozwiązaniami związanymi z całym tematem odpadowym, więc to są główne punkty, które będzie główne inwestycje, które będzie dokonywał fundusz. Natomiast nie zamykamy się oczywiście na inne pomysły z zewnątrz, które będziemy w naszym zespole szczegółowo analizować i niewykluczone, że też dofinansowywać. Na zakończenie naszej rozmowy powiedz jeszcze, jaki jest twój sposób na to, żeby stworzyć coś z niczego? No, widzisz, chyba tutaj najwięcej trzeba mieć cierpliwości, ale tą cechę zarówno pielęgnuję w sobie ja, jak i mój przyjaciel Arek Primus, z którym ten fundusz tworzyliśmy. Zawsze się śmiejemy w naszych rozmowach, kiedy nam jakiś etap się uda pokonać, że znowu przekroczyliśmy poziom cierpliwości level 7, więc na pewno cierpliwość, no i dążenie do celu, to jest podstawa sukcesu na pewno. Bardzo dziękuję. Jacek Krzyżanowski był moim Państwa gościem. Trzymam kciuki, niech się rozwija fundusz. Dzięki.